Cześć mordy, z tej strony Kalucz, witam cię byczku na moim drugim kanale. Jak nie wiesz, to jest drugi kanał Kalucha, zasubskrybuj go i bądź jak ta postać, czyli Benjamin. Zobacz jak ona się cieszy. Widzu mój drogi, witam cię serdecznie w kolejnym odcinku Minecraft Prawdziwe Życie. W ostatnim odcinku mieliśmy turbo dziwny sen, ale rozbrzmiały komentarze, moi drodzy, i dowiedziałem się co mam robić. I dzisiaj pewne rzeczy będę sprawdzał, czy ten sen był snem proroczym. Tego nie wiem, ale wiem, że jak wbijecie 20 tysięcy łap w górę, to wam udostępnimy save'a na 1.19.2 cegłówek dolnych. Jeśli chcecie sobie wgrać takiego save'ika, oczywiście nie wszystko będzie działać, bo pewnie mody, ale paczkę modów też wam udostępnimy, jak tylko wbijecie 20 tysięcy łap w górę. Więc wbijaj byku, a będzie udostępniony save'ik, będziesz sobie mógł pozwiedzać naszą wioskę, zanim jeszcze w przyszłości będziesz mógł na nią wejść. No bo to gdzieś tam w planach jest, ale moi drodzy, do tego jeszcze droga troszkę daleka. Ja dzisiaj ogarniam kilka bardzo ważnych spraw. Między innymi musimy załatwić sprawę z burmistrzem, jeśli chodzi o tych więźniów. No bo co, moi drodzy, jak oni się stąd wydostaną, to doniosą gdzie trzeba i będzie przypał. Więc jest pewien pomysł, mianowicie eliksir, po którym po prostu zapomną, że się, jak się tutaj znaleźli. Pytanie, czy burmistrz jest na chacie, kurde, ja tak bijam jak do siebie. Nie ma burmistrza, może jest tutaj gdzieś, moi drodzy, w okolicach tego więzienia. No. Halo? Okay. Halo? No nie wiem, co z nimi zrobić, no naprawdę to... Wypuśćcie nas, powiedziałem! Siemano! Stanowisko powstało, widzę. Dzień dobry. No, trochę rozbudowaliśmy komisariat dla bezpieczeństwa. Puśćcie nas! Krzyczą, tak? Siedzą tutaj, nas, krzyczą z całej siły. Wypuśćcie nas! Nie wiem, co z nimi robić, nie wiem, naprawdę. Ja mam plan. Burmistrzu, chodźmy na zewnątrz. Tak, tak. Karl, chodź też. O, nie wiecie co wam... Karl ich tam leje, widzowie, co jest. Tak, wy nie wiecie co wam grozi! Jezu, łeb mi pęka, naprawdę. Mam pewien plan, bo tak pomyślałem. Słyszałem, że jest coś takiego jak eliksir zapomnienia. Eliksir zapomnienia w połączeniu z tym eliksirem nasennym mogłyby dać pożądane efekty. Moglibyśmy gdzieś ich, nie wiem, wywieźć na pustynię i wtedy może zapomną, że tu byli. Eliksir absencji. Absencji, tak, no, tak, no. W zasadzie, no istnieją takie rzeczy, ale to jest czarna magia. Mało kto się tym zajmuje teraz, no Ziutek tego nie zrobi na pewno. A nie wiem, czy to profesja nie wyginęła już w sumie. No, to brzmi dosyć starożytnie właśnie, ale no pytanie, czy jest jakaś szansa, żeby to gdzieś znaleźć, no. Do wielkiego miasta nie wiemy jak dotrzeć, więc stamtąd... Aczkolwiek w sumie burmistrz mówi, że mapował, nie? No tak, co tak, mapowałem... Co? Mapował teren. Co to znaczy? Czyli teren, odkrywał mapę. Teren, żeby wiedzieć, gdzie co jest. Aaa! No. No mapowanie. W dżungli nieopodal jest chata, tam mieszka taka stara, podobno wiedźma. Nie wiem, no zdaje mi się, że to jest wiedźma. Może by ona wiedziała coś na ten temat. No i na... W dżungli? W dżungli, no tu nieopodal, nic innego mi do głowy nie przychodzi. Kurde, widzowie, trochę ryzykownie iść do dżungli, ale chyba wyjścia nie mamy. A mamy jakieś lepsze wyjście, burmistrzu? Nie. No na ten moment chyba nie mamy. Nie, nie mamy. No właśnie. Jeśli zapomną kim są i co tu robią, to wystarczy. Dobra, no to ja mogę się kopsnąć. Kopsniesz się ze mną, Karl? Dobra, tylko ja mam jeszcze kilka rzeczy do załatwienia. To my tak się za kilka godzin tam wybierzemy, okej? Okay? Jasne, jasne. Wróćcie do mnie i powiedzcie, co tam ustaliliście. No, powodzenia, to nie będzie łatwa wyprawa. Dzięki, Karl. Możesz tam ich jeszcze sprać. Dobra, z miłą chęcią. Karl, moi drodzy, tam ich leje cały czas. Zostaw ten miecz, co tam? Jak ich tam leje, dobrze. Widzowie, pisaliście, Kaluch, może warto by było sprawdzić tą miejscówę. Oj, wiecie którą miejscówę, no tą ze snu. Ja tam wiem jak trafić, ale generalnie, no... może to być tylko zwykły sen na stratę cały dzień, nie? Zaraz, moi drodzy, to ogarnę, tylko najpierw chcę iść do Noacha, bo on... przygotował dla mnie, przynajmniej miał przygotować jakieś tutaj ułatwienia w mojej pracy. Przecież ja mam, moi drodzy, pracę stolarza. Ostatnio w ogóle do tej pracy nie chodzę, ze względu na to, że się dużo rzeczy dzieje, w więzieniu byłem i tak dalej. O, siemanko. Cześć. Właśnie do ciebie zmierzam. Iść. O. No widzisz. Lol, co jest, widzowie? Słuchaj, Noach, to nie jest sen, prawda? Jaki sen? O. Przepraszam, testowałem tylko, czy jesteś ty to ty. Słuchaj. Czekaj, bo mi nóg troszkę boli, wiesz? Przepraszam, mocno się uderzyłem? Już no, okay? Troszkę. Wybacz, no, słuchaj, co z tym ułatwieniem w mojej robocie?
No właśnie miałeś u ciebie tam to już stawiać, ale możemy zobaczyć kopię u mnie. A masz kopię? No to chętnie. No to dawaj. A ty mówiłeś, że ty chcesz za to pieniądze, prawda? Że ja obecnie to ci nie będę mógł za bardzo zapłacić, no musiałbym dozbierać sztuczki. Damy radę, to się dogadamy. No ach, słuchaj, miałem kiedyś taki dziwny sen ostatnio. Wpadłeś do mnie i w ogóle niszczyłeś mi wszystkie rzeczy, dziwne to było. Ale dziwniejsze było to, gdzie ja dotarłem. Stary, ja znalazłem takie machiny latające w tym śnie. Była cywilizacja, która fruwa w powietrzu. Coś jak pojazdy, które mamy, tylko że latające. Słyszałeś kiedyś o czymś takim? No, coś tak, to w legendach tylko. Kurde, no to o co to chodzi? Jak ptak, rozumiesz, jak ptak. Ludzie w tym siedzieli. Jak ptaki? Nie, no. To na pewno coś kręcisz. Nie no, jak kręcę, no ci mówię, co mi się śniło, no to śnić mi się mogło, tak? Zobacz, jak Noach nawet nie ma o tym pojęcia, to powiem wam szczerze, że... No to... Nie wiem. Tutaj jest to. Obrabiarka drewna? Jak to genialnie wygląda, jak to działa? No tak, patrzcie, no, widzowie. Sobie i... Yo! Jaki genialny, stary. I wpada to do... O kurwany świerk. Nie no, stary, jesteś geniuszem, mogę spróbować? No, weź sobie. Czekaj, ma. A dasz mi trochę? A to tnie na deski, czy nie tnie? Właśnie musiałem to jeszcze jakoś patentować, ale... O, nie da... Chyba źle zrobiłem. Rzuć po prostu. A rzuć, okej. Okay. Po prostu rzucić. Yo! Nie no, stary, to na pewno i tak mi ułatwi robotę, tym bardziej jak będę miał pracowników, nie? Więc widzowie, ja mogę pełną automatyczną, pełni automatyczną po prostu stolarnię sobie zrobić. To teraz to muszę tam do ciebie. Słuchaj, no to może się przeniosę, jak będę miał miejsce na to, bo ja muszę generalnie trochę poszerzyć. Jutro planowałem trochę poszerzyć po prostu sobie tą pracownię i wtedy się zmieści ten sprzęt, okej? Okay? No dobra. Ale, a to jest zasilane, widzę, na prąd, tak? Tak, to może szybciej się uwolni, tak. Kurde, musisz mnie poinstruować jeszcze, ale genialne. Wow, a teraz to zadupia chyba. Widzowie, jak to teraz patrzy... O kurde, a możesz przyspieszyć jeszcze to? Tak, czekaj. Yo, widzowie, przecież to patrzcie, jak to leci. Niesamowite w ogóle, jakie, że... What? Stary, można wymiatać. Patrzcie, widzowie, nie no, genialna sprawa. Noach jest naprawdę geniuszem. Dobra, słuchaj, tak jak ci mówię, poszerzę i wrócę do ciebie, okej? Okay? Dobra. A ty pomyśl, ile byś za to chciał, bo ja serio chcę ci zapłacić, tylko muszę uzbierać kaskę. No dobra. Na razie. Cześć. Widzowie, ekstra, ekstra, naprawdę, tylko no, potrzebuję przestrzeni, ja mam zdecydowanie za mały ten dom. Ewentualnie, nie wiem, może wykupię jakąś dodatkową działkę i zrobię sobie osobną pracownię, żeby nie pracować w domu. Może to jest lepszy pomysł, dajcie mi znaka w komentarzach, jak to lepiej ugryźć. Miejsca w cegłówkach jeszcze sporo jest, więc zawsze można taką, proszę państwa, działeczkę gdzieś tam wykupić. Może burmistrz przymknie oko i sprzeda mi trochę taniej, nie? Zobaczymy. Wracam do domu, widzowie, bo muszę przygotować się, no bo w sumie będę musiał lecieć tam solo, nie? Do tego miejsca. What the heck? Halo? What? Witam. Witam. Mam na imię Krystian. Mam na imię Krystian, szukam mojego syna. A jak syn ma na imię? Markus? Tak. To pan legendarny Krystian, o kurde. Ale ficik. No piękny, piękny ficik. A komu kibicujesz, gówniarzu, co? Ja? Barcelonie. I Arsenalowi. Nie będę cię bił, jesteś z takim stylem. Dobrze, za to pan jest starym boomerem. Co pana sprowadza? No szukam syna. Tak, no ale zaginą. Ja też go... Nie widziałem go wiele dni, proszę pana. No to nie wiem, to... No to pójdę, jak będzie pan widział, to... No proszę, ale proszę. Markus generalnie tundocuje, więc może pan zaczekać u mnie w domu na niego. Może się zjawi za kilka dni. Gdzie masz coś do jedzenia, gówniarzu? Proszę się czuć jak u siebie, już... Co pan? Jabłko w miodzie mam na przykład. No ja sobie wezmę. Co jest, widzowie? Wszedł jak do siebie. Co za gość. Dobra, wie pan co? Potrzebuję pomocy. Ma pan ochotę na jakąś wyprawę mini? No wyprawę, a kogoś trzeba zlać, to jest wiesz, to jest... Nie, raczej nie, ale... No, ale co on tu robi? Cześć. Co ty robisz w moim domu? Siedzę, patrzę na port. A, bambusy trochę zasłaniają, ale generalnie ładnie i tak widzę. Jest ładnie. To jest Krystian, to jest Karl. Karl to mój przyjaciel. Witam. Krystian to witam. Tata Markusa. Podobny, nie? Trochę, no. Co trochę? Powiem tak, potrzebuję się dostać w pewne miejsce. Karl, tobie nawet nie proponuję, bo ty w śnie tam ze mną byłeś, wiesz? Ale długa historia. Co? Gdzie byłem? W śnie. Jakim śnie? Śniły mi się takie ptaki latające i ludzie siedzieli w nich. Ty masz już jakieś urojenia.
Chodźmy na wyprawę, panie Krystianie. Odda mi, wiedziałem, zawsze mi oddaje, no. Przestań, no musisz mi oddać, zawsze mi musisz. Aaaa! Jak mi przyda. Mam go zabić? Nie, spokojnie, musimy lecieć. Widzowie, idźmy w to miejsce. Miałeś, nie denerwuj. Będzie, cześć. To ty, Logan. Tak, chciałem ci podziękować po prostu za wszystko. Spoko, stary, osiedliłeś się już tutaj? No właśnie teraz zbieram na działkę, wiesz. A, potrzebujesz roboty? No przydałoby się coś. O, może. Słuchaj, ja szukam stolarza. To dobrze się składa. Serio? No, chciałbyś popracować jako stolarz? Oczywiście, to by mi bardzo pomogło. No to słuchaj, stary. Wow. Od jutra zaczynasz roboty. Dobra. 10 pasuje. Dolarów dziennie pasi ci? Pasuje, dobra. Dobra, będziemy w kontakcie, trzymaj się. Dobra, cześć. Widzowie. No i tak się załatwia pracowników na chodniku, nie? Pan Krystian nie chciałby popracować u mnie? Ja nie pracuję, dzieciaku. Ja mam firmę. Aha, oczywiście. Dobrze, chodźmy na wyprawę. Widzowie, dopływamy do tego miejsca, ale coś mi tu już nie pasuje na samym starcie. Ja pierdzielę. Jesteśmy. Dzieciaku, co? Zasrany, pół dnia zmarnowałem na ciebie, tu płynęliśmy tyle. No ale to już jesteśmy właśnie, no. Niech się pół pan nie dnia. Wysiadkę robimy. A kurde, wpadłem do wody, widzowie. Nie umiem wyjść, co za gość. Proszę tutaj. No, proszę, schody miru, panie. Dobrze, ja tu przyjechałem w jednym celu. Widzowie, to jest to dokładnie miejsce. What? Jest puste pole. Tam jakaś skrzynia jest, proszę bardzo. The fuck, widzowie? Plany machin latających? Poniższe plany należy rozszyfrować przy pomocy uniwersalnego klucza. Jakim to pismem jest pisane? W skrzyni nic nie było. Patrz, posadziłem drzewo, jestem pierwszym człowiekiem, który zasadził to drzewo. Ekstra, skrzynia. Jak zawsze jestem najlepszy, jak Krystian. Całkowicie, tak, całkowicie pusta skrzynia, ale nie fart, musimy wracać do wioski chyba. Pół dnia zmarnowałem, kolejne pół dnia na zasranego gówniarza, pięknie. Ale ja opowiem, co Markus nawywijał w wiosce, może to nam umili powrót do... A co nawywijał ten gówniarz? Chodzi w tej koszulce takiego chłopaczka, Messiego, czy jak na niego wołają? Tak, i ostatnio spalił koszulkę Ronaldo. Co? Panie Krystianie, dziękuję za tą pomoc. Ja muszę lecieć, bo jeszcze dzisiaj musimy taką wróżkę w dżungli. Ja spało może pójdę, bardzo fajnie było. Opowiadał ci historię o Krystianu. Ale powiedział pan, że cały dzień pan zmarnował na mnie. No to zmarnuję kolejny na opowiadanie o Krystianu. Słuchaj, Krystiano... Ale ja już wiem wszystko! Wiem, jaką bramkę strzelił, że z Porto z 40 metrów. Wszystko wiem, proszę pana. Da mi pan chwilę spokoju, bo potrzebuję jedną rzecz załatwić. Do toalety skoczyć. Dobra, będę tutaj. Spotykamy się tutaj. No. Tak. Jezu, widzowie, całą drogę mi opowiadał o wyczynach Ronaldo. Dramat. Muszę zebrać, nie wiem, czy Ziutek jest, mam nadzieję, że jest. Ziutka i Karla. No bo z nimi się ugadałem, żeby lecieć. Znaczy, z Karlem się ugadałem, żeby lecieć, ale najpierw Noachowi może to zaniosę, tą książkę. Mam nadzieję, że on jest w chacie. Ej, moi drodzy, rozszyfruję to. Ale jaja, że w miejscu, moi drodzy, tego nie ma, tego lotniska, a była jakaś wskazówka, więc te sny kurcze moje, to może jakieś prorocze są. Noach. O, cześć, co chodzi? Pamiętasz, jak rano mówiłem ci o takich tych latających ptakach? No. Byłem w miejscu, gdzie mi się to śniło i znalazłem to. Co to? To jest jakiś szyfr. Kod uniwersalny, może uda ci się to jakoś... Jakoś rozszyfrować, co? Poczekaj. Jak nie on, to kto? Będzie ciężko, kurde, no nie wiem, to jest bardzo dziwne pismo. Słuchaj, nie widziałem go nigdy. Ufam ci, więc miej po prostu tę książkę, będziemy w kontakcie. Jakbyś się czegoś dowiedział, mi dawaj znać. Dobra. Na razie. Cześć. Widzowie, niech on się tym zajmie na spokoju. Ale mówi, że będzie ciężko, no dobra, no ale może coś, do czegoś dojdzie, w końcu to jest... Jakaś namiastka innej technologii trochę, nie? Bez skitu. Przygotuję się na tą wyprawę, bo mamy kolejną wyprawę, moi drodzy. Kolejny odcinek to będzie budowniczy. My tam będziemy budować ten naszą nową, nowy warsztat, o ile napiszecie, że to dobry pomysł. Dobra, kurde, muszę zawinąć rolety. Nie wszystkie mam rozwinięte. Ty, jak się je rozwijało? Zapomniałem. No kurde, ale... Dramat, no dobra, tutaj się zamkniemy. Pyk i pyk, hełm, dobra. Wszystko mamy, mieczyk mamy, jedzenie mamy, wszystko, moi drodzy, pod ręką. Ideolo, teraz pytanie, gdzie chłopaki są? O, Karol już tutaj jest, widzę. No zaraz cię trzasnę za tym drzewem. Kto? Siema, Karl. Czemu taki jesteś? Na wyprawę?
No ale ja to robię dla żartów, ty jesteś twardziel. No ale tak nie wolno. A ty co, jesteś miękkofajo? Nie jestem miękka. A, ja mam 3 serca, przestań! Człowieku! Znaczy 6, ale... Bo lamus jesteś. Idzie z nami ktoś jeszcze, czy tylko my? Ziutek jest w wiosce? Z tego co wiem, widziałem Ziutka, to jakieś kilka godzin temu to szedł szukać Markusa, bo dosyć długo nie ma na rozkaz. Markus to mój syn! A, no to pewnie niedługo wrócą. On jest trochę inny, bo nosi inne koszulki i kibicuje Messiemu. Dobrze, skupmy się na naszej misji. Skoro chcesz pan Krysten z nami iść, to co, lecimy. Gdzie jest ta dżungla? Ty już się rozeznałeś? Dowiedziałeś się od burmistrza, w którą stronę trzeba iść? Dokładnie w stronę wschodzącego księżyca. Wow, to jak z filmu jakaś akcja. No, dlatego musimy tam się, wiesz, udać. No to ruszajmy, co? No. Macie jakieś pochodnie? Mogę zajumać jedną od ciebie, Karl? Zwrócę. Chcę, wezmę mu tą pochodnię z kitą. Czekajcie tylko, o, kilofem. I do łapy, pyk. Nie gniewasz się? Czemu? Kradłeś mi lampę. Zapytałem, nie odpowiadałeś, więc ją się pożyczyłem. No bo mam pochodnie. Lampa lepsza. Ruszamy w takim razie. O, aksolotle. Właśnie jak tam, rosną? No, rosną. Wyglądają na coraz większe. Tylko, że strasznie długo trzeba czekać, aż będą mogły znowu urodzić młode. No, muszą sobie trochę odpocząć, no słuchaj. No, regenerują się długo. No nic, no to ruszajmy. Widzowie, w drogę. Zaczyna się dżungla, chłopaki. Oj, chyba się zbliżamy. W ogóle jakiś statek zatopiony, widzicie to? W sensie w piasku cały. To? No, wygląda jak statek, jak żagle. Maszt. No kurde, może masz rację, może faktycznie. Ja ale nie mamy na to. Po prostu krzyżu. Słyszę zombie. O kurde, dobra, fokus pany. Widzowie, musimy tu uważać. Nie podchodźcie mi pod łuk tylko, nie? Bo może być źle potem z wami. Tak, widzowie. Ciężkie gąszcze musimy przemierzać, ale. Ej, mam wrażenie, że kogoś widziałem. Albo gdzie? Coś. Ty, co to jest? Daję ci się weź tam. A! Co to było? Panie, chodźmy przed siebie. Czy jesteśmy na dobrym tropie, czy nie? Tak. O tak. Ja mam zwidy jakieś chyba. Ja chyba też, stary. Widzowie, what the heck? Nie, bo ja też to widziałem. No to, to co, to jest jakaś czarna magia? Pająk, uważaj! Gdzie? Wow, uważajcie. O, lipka, widzowie, nie, powiem szczerze, dziwnie, weirdo w tym lesie. Czuję się jakby... Nie wiem, wyszukujcie wieży takiej. Nie wiem, czy wy też czujecie się obserwowanie. Co? Panie Ronaldo, może biegnijmy troszkę, co? What the heck, widzowie? Zdaje mi się, że trafiliśmy na jakąś albo czarną magię, albo cywilizację, która nawet nie jest rozwinięta. Myślisz, że dosyć. Żyją tu takie nacje jak leśne dzikusy? Czemu oni się pojawiają i znikają? To mnie zastanawia. Słuchaj, może to nie wiem, jakiś eliksir, którego używają, uważaj. Kurde, nie wiem czy ich bić czy nie, bo możemy, w sumie jesteśmy na ich terenie. Widzowie, tutaj są jakieś inne cywilizacje w ogóle porąbane. Ej, jakaś wieża. O, to chyba to. Myślisz, że to to? Uważaj. Co? A! Stary, uważaj. Lej go. Wow, kim jesteście? No oni znikają, co jest? Dobra, ja idę w stronę wieży, bo tam jest światło. Widzowie, ja chyba zdupiam. O matko. Jednego zajumałem. O kurde. Co teraz? Nic. Trzeba iść dalej, tak gościa. A do wioski. Ała, chyba! Spadłem! Szukajcie, jak... jesteś? Jestem, wyszedłem. Jak tu wejść? Tu jakieś nagrobki są, stary. Gdzie? No tu, z tyłu wieży. Tu? To w sensie z przodu, tu gdzieś, o tu, cześć. Ta. Ale tu jest wejście, dawajcie do środka. Chodźcie. What the heck, widzowie? Ona jest podobno... Co tu za ludzie mi odklejeni żyją? Przyjazna, tylko nie możemy jej wystraszyć. Przyjazna, tylko nie możemy jej wystraszyć? A gdzie jest pan Krystiano? Krystian! Panowie, gdzie to jest? Tutaj, z drugiej strony. Gdzie ty jesteś, panie Krystian? Ja w środku. A w środku jest... Dobra, dlaczego pan nic nie mówi? Pokojowo musimy być nastawieni. Dowiedziemy, dowiedźmy, co jest. Delicantes i zaklętos zrobionos. Co wy tu robicie? Idźcie mi stąd. Co wam chodzi? My dzikusy pewnie was tu zasłały, tak? Nie. No, ja wiem, że tu... Tak. Co wy chcecie? Czego tu szukacie? Może mów, Benji? Przybywamy w pokoju.
wcale nie celuje do ciebie, Arbus. Przybywamy w pokoju i chcemy prosić o pomoc, bo potrzebujemy eliksirów, takich, co się pamięć zapomina. Takie, co się zapomina. Dobra. Poczekajcie, muszę sobie przypomnieć. Oczywiście za opłatą, tak? No, wszystko zapłacimy. Jaka w ogóle odklejona. Kary, dobra. Musicie mi ogarnąć jedną rzecz. Zejdź mi z tego, co ty robisz? Słuchaj, obserwuję, bo istoty tutaj chodzą. Buty sobie spalisz. Na spokojnie, tutaj wszystko dobrze, tak. Potrzebuję cukru, oka pająka i grzyba. No to weź wyczaruj, jesteś czarownicą. Nie. Musicie mi to zrobić. To no chyba to będzie was zapłata, tak? Mamy dostarczyć to, czy co? Tak. Pająka? Oko pająka. Ile tych oczu? Brązowego grzyba, brązowego i cukier. A ile tych oczu? Dwa. No tak, i dwa grzyby. I dwa cukry. Chłopaki, do zrobienia to jest? Jeszcze dzisiaj? Tak, tylko bardziej martwią mnie ci ludzie chodzący pod drzwi. Nie martwcie się, to są debile. Kto to są? Debile. Na spokojnie, dacie sobie... Najlepsze podsumowanie. Czy oni są ze sobą jakoś powiązani, bo się dziwnie pojawiają i znikają? Jaki odkleist? Oni się mnie boją, nie wiem co oni tu robią w ogóle. Nie budujcie się, jak ktoś to mówcie, to zaraz i pokonie. Dobra, to jakby pan mógł pogonić, to by było miło, bo... Wiedźma, słuchaj, a może ty nam dasz jakieś te eliksiry, żeby ich odstraszyć? Dobra. No, tak się to załatwi, chłopaki. No. A co ty, Krystian, taki hop do przodu i taki cichy jesteś? Boisz się wiedźmy? Czarownicy się boisz? No. Dobra. Meterno dormile. I... Mam jeden już, proszę bardzo. Ja? Ten. I co, mam rzucić w nich? Tak, jak rzucisz, to będą się troszkę... Meterno adormire, słabość, dobra, będzie dobrze, jeszcze jeden mam. Truciznę mi dał jakoś. Dziękuję. I jeszcze jeden. Musimy przynieść oczy pająka, grzyby, dobra, tak, chyba wszystko. To idziemy wszystko. Szukać tych surowców, na razie. Tak. Dziękujemy, zaraz wrócimy. Buenos Aires. Co? Buenos Aires. Gdzie trzcinę cukrową można znaleźć, chłopie? Macie pomysł? Pewnie gdzieś w ona ci nie rosła przed domem? No rosła, ale to aż taki kawał będziemy wracać? No na plaży można. Nad brzegiem, no. To może Jezu, słyszałem go. Dobra, jak coś to ja pierwszy rzucę ten eliksir, jak się zbliżą. Ty, zobacz ile ich tu jest, oni z kościami biegają. Czekaj. Creeper, uważaj z plecy. Kurde! Uważaj. Jak coś to ziemniakami w nich. Widzowie, kurde, jakie dzikusy. Ale coś to nie działa. Nie dobrze. Pająków szukajcie, pająki są ważne. Dobra, jest tutaj plaża. Czy tu rośnie jakaś trzcina cukrowa? Widzowie, kurde, nie widzę nic. Nie widzę żadnej trzciny. Może ja mam przy sobie, żeby... Ała, mam dwa pająki. Ała. Lejesz się tam? O, widzę. Biją mnie. Dobra, czekaj. Podjeżdżam. Dobra, widzowie. Ładuję zombiaka, nie przejmuję się. Ile oczu wypadło? Mi wypadło zero. Cokolwiek? Mi też zero. Cholipka. Cholera, idź stąd, psik. Chyba go zabiłem. Trzcina rośnie, o widzowie, dobra, mamy to. Nice, chodź tu Karl. A masz idę, crafting? Idę, ubezpieczam cię. Co mam? Crafting nie masz, ja szybko stworzę. Mam w plecaku. Też masz. Dobra, już stworzyłem, nieważne, jestem tradycjonalistą. Jak zrobić cukier? Tak, to jest tradycjonalistą. 10 cukru mam, wystarczy chyba, nie? Masz. Cholera. Albo ja będę zbierał. Dobra, widzowie, mamy 10 cukru, jeszcze tylko... Oczy pająka. Ja mam trzcinę, panowie. A my też mamy, grzyby trzeba szukać, grzyby. Gdzie te grzyby mogą rosnąć? Co to jest? Wąż, uciekaj! Wąż? O! O! Żyjesz! Gdzie on jest? Już nie mam. Dostał. Dobra, chłopaki, skupcie się na misji, musimy znaleźć pająki. Zowie, kurde, gdzie szukać pająków? Wśród tego gąszczu, możecie pisać w ogóle sugestie. Ała, tu są, ała. Pająki? Ała, tak. Dobra, idę. Ała. Tu jest trzeci, gdzieś widziałem, oczy czerwone, ała. Dobra, czekaj, szukam. Ała. Zobacz, gdzie te pająki? O, jest, dobra, widzę. Macie jakieś oczy? Mam ja jedno. Nie mam nic. Dobra, to jeszcze jedno. Mam jedno. Jeszcze jedno oko nam zostało do znalezienia. O, słyszę pająka. O, jest dzikus. Halo, ja przybywam w pokoju. Halo, Olego. Już go tu nie ma. Jest tu jeden, mam. Oko pająka czy pająk? Oko czy pająka? Dobra, widzę. Mam. Jest? Masz? Uplecy, uważaj. O! Dobra, wracamy do niego. Idź stąd, dzikusie, bo cię... A nie, jeszcze grzyby. Widzowie, kurde. Ale mu humory? Brązowe nie, grzyby. Brązowy grzyb. One tu rosną w dżungli? Mogą, nie muszą, szczerze. Widzowie, zeszliśmy do cave'ów, żeby szukać grzybów, bo one nie rosną nigdzie pod w dżungli. Pod ziemiach muszą być, bo tutaj jest wilgotnie często. A co to jest?
To jest to jakaś, nie wiem, jakaś roślinność. Azalia. Trawa, to ty, trawa rośnie w takim miejscu? Co to w ogóle? No mówię, bo to sprzyja, wiesz, wilgotno jest, ciemno. Aha. Grzyby też lubią tak tu rosnąć. Tak to do góry rośnie, ale jaja. No. Mega ciekawe. O, tak jak... O! Tutaj są! O, mówiłem. Dobra. Trzy? Trzy wystarczą? Trzy chyba będą git, no. Borowik, ta, to są borowiki. Haha, czyli takie, ta, to wy. Dobra, ja wracam. Widzowie, wracamy do wyjścia i idziemy na spotkanie z wróżką. Widzowie, dotarliśmy z powrotem. Halo, halo, wiedźma. Witam, witam. Już zrobiliście? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I dwie pary oczu. Znaczy dwoje oczu. Dobra, dobra. Wystarczy? Tak, tak. Potrzebuję spokoju na chwileczkę. Nie możecie to być w tej chwili. No, zejdziemy. Widzowie, niech zrobi. Jak najszybciej i spadamy stąd. Ach, panowie, ten komponent, ten Ronaldo jest piękny. O. Mam, udało się. I która się nazywa... chwileczkę, jak ona się nazywała? Dimitri Kar, jakoś tak, no nie pamiętam już, ale macie... zapomnę wszystko. Ale to oni muszą to wypić, czy... To muszą? Powinni to wypić, tak. Dajcie im to do jedzenia albo dobra, do picia. Dobra, mamy eliksir usypiający, uśpimy i wystarczy kapka na języku, czy nie? No... Czy więcej, łyżeczka, więcej? Łyżeczka, jeden. Łyżeczka. Dobra, a jaką mamy pewność, że nas nie oszukałeś, że to działa? 100%. No się przekonamy, tak, no się ktoś chętny przetestować? Jo. Wystawiaj język. Czyli jak się tego napiję, to zapomnę? Wszystko? Damy ci kropelkę. Krople tylko spróbuję. Dobra, kropelka dawaj. Ma mniejszy, tak? Tylko, mniejszy tylko uważajcie, tak? Bo są skutki uboczne. Jakie? Właśnie mu rosną. A to jemu akurat w sumie wskazane, może mogą no, mu rosnąć. No chyba tak. Ale to co, to tak owłasia ciało to bardzo? Trzeba? To masz. Owłasia ciało, czy co? Jezus, uważaj. Znaczy no, u niego to powinny włosy rosnąć, a u niektórych to cielenka nawet. Co, coś czujesz już, czy nie? Halo. Krystian? Krystian? Jezu, po co ja tu przyjechałem? Co ja tu robię? Chyba działa. Działa, dobra. Krystian, stój, gdzie idziesz? Kim wy jesteście? Przyjechałeś tu szukać swojego syna Markusa. Znasz Markusa? Znam. No, no to dobra. Jubileo Messiego. Nie stracił pamięci w całości, więc git. Przyjechałeś tu po syna, chodź, my jesteśmy przyjaźni. Chodź, bo się zgubisz, zapraszamy. Dobra, widzowie, lecimy do cegłówek, bo... Tak, przed chwilą przetestowaliśmy na tobie eliksir zapomnienia. O cholera. Bo się zgodziłeś. Dobra, widzowie, kurde, zeszło nas kolejne 3 godziny, ale już się zrobił poranek. Jesteśmy, mamy to, o co prosiliśmy. Naprawdę? Udało się? Tak, ale trzeba najpierw ich uśpić na moje oko i wybudzić ich gdzieś na jakimś odludziu i sprawdzić efekty. Co? No dobra, to weźmy ich z tej celi i powiedzmy, że na robotę. Dobra, ja myślę, że najpierw to trzeba ich uśpić, ale musimy ich poprzenosić. Co? Mamy guzik! Policja. I wiecie co teraz zrobimy? Wynosić pójdziemy ich. Sobie stąd! Na robotę! Dobra, potraktować ich eliksirem! Wychodzimy, chłopaki! Widzowie, wyprowadziliśmy ich, zobaczcie, czekamy na moment, aż się wybudzą, ale jeszcze wszyscy śpią, bo musimy sprawdzić, czy po prostu ten eliksir zadziałał, czy też nie. Kurde, ale nudy. Ile to jeszcze potrwa? Jak się kręcę, to idę spać chyba. No właśnie, nie wiem... Ruszają się, cicho! Serio? Wybudzają się! Kim jesteście? Co wy robicie tutaj? Co wy tu robicie? Kim wy jesteście? Kim wy jesteście? Kim ty jesteś? Kim jesteś? Co ja tu robię? Kim wy jesteście? O co tu chodzi? Co to jest za żart? Kim wy jesteście? Ja pierdzielę! Mam tego dość! Zadziałało! Zadziałało! Powiedzieli tylko, kim wy jesteście, xddddd, ale chyba działa. Chyba tak. Dobra, idę po moje krzesła, bo one się przydadzą. Ty, burmistrzu, no to problem z głowy chyba, co? Problem rozwiązany. Przynajmniej na razie. Karl, pomyślałeś o tym samym, co ja? Widzowie, udało się. Poszli sobie, więc... No co, trzeba zwrócić do cegłówek, nie? Co? Podatki. Kto? Podatek. Bendy! Widzowie, spadam do cegłówek. Biegnij, Bendy, zatrzymam go. Karl, co z tym burmistrzem? Nie wiem, gdzieś go zgubiliśmy chyba. Widzowie, docieramy do cegłówek. No i co? Happy endem kończy się cała ta nasza dzisiejsza wyprawa. Gdzie jest naprawdę? What the heck? No to jest miejsce dla was. To jest Dzień dobry, witamy. Dzień dobry.
Dzień dobry. Czy to są tak zwane cekłówki dolne? Bo szukaliśmy tak zwane... Tak, to tutaj, a co? To mówię, to w końcu. Udało się. A wy, przepraszam, to kto? Jak zwą na przykład ja ciebie? Ja jestem Eliasz. Eliasz, cześć. Chyba przewodzę tej grupie. Okej. Okay. Szukaliśmy właśnie tej wioski pięknej, żeby tu móc przyjść i się... Ale to chcecie... Aha, chcecie się osiedlić tutaj? Słuchajcie, musicie porozmawiać z burmistrzem, on zaraz powinien dotrzeć gdzieś tutaj. Zapraszamy tutaj. Dobrze, dziękuję. What? Osadnicy? O Jezu, jak to wybitnie, pięknie. Jezusie. O kurde, nie się Shindon! Co to za ludzie? Nie wiem, Pinkentin. Gdzie ten burmistrz? Tak, zdecydowanie. Nie wiem. Gdzie, co ty z nim zrobiłeś? Krzywotniu, jakie domy! Co to jest? Powiedz im, żeby czekali, powiedz im, żeby czekali. Panowie, proszę poczekać, kurde, proszę poczekać. Mam nadzieję, że nie są to intruzi. Tu na chodniku. Ale mnie burmistrz, moi drodzy, myślałem, że się z nim nie będę musiał spotykać, a muszę go iść poszukać, no. Gdzie on tam został? Jest widzowie, dobra. Ja się wytłumaczę, Przemoc to nie rozwiązanie. Ale ja nic nie zrobiłem burmistrzowi. Burmistrzu, ale moje podatki to nie jest ważna sprawa teraz. Ktoś przyszedł do wioski. 7 osób przyszło, albo więcej, osadnicy. Jakie 7 osób? No przecież ja tu byłem dopiero co. No, no to masz na chodnik. Niech burmistrz zobaczy. Witajcie. Ale co? Ja tu jestem gospodarzem, witajcie w cegłówkach dolnych. Kiedyś były górne, ale upadły. Taka jest nasza historia. Czego tu szukacie? Jedna osoba. A, osadnicy, tak, tego potrzebujemy. Widzowie, nowe mięsko. A skąd przybywacie? Nie wiemy sami. Bardzo daleko. Bardzo daleko. Idę zwiedzić wioskę zaraz. Dobra. W pięknej wiosce waszej. Słyszeliśmy o tym, daleko dawno. Jeden gość ma znajomy głos. Miejsce się znajdzie dla każdego. Chodźcie. Chcemy zaświadczyć witamy tego pięknego miejsca. Powodzenia. Wrócę do siebie, Benji. Thank you. Dobra. Karl, ale się kurde, będziemy się rozbudowywać jeszcze mocniej. Widzowie, co to jest? W kolejnym odcinku. Na linię ciągnie. Oddaj mi Grzesia. Nie tak. Mój! Co tu się dzieje? Nie wiem, ale jest już sporo ludzi tutaj. Ja jestem coraz bardziej zdziwiony tym, co tu się czasami dzieje. Ja też, ale stary, jesteśmy tu od początku, pamiętaj. Może nie odprowadź od początku. Odprowadź Krystiana, odprowadź od początku Krystiana. To były cegłówki górne, zapomniałeś? Jest jakiś hotel, poczekaj na Benziego. Możesz u mnie ponocować. Na Benziego? Przenocować. Będzie tu stoi. Markusu. Dobra, zmykajcie mi stąd, potrzebuję chwili dla siebie. Bla, 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 bla. Moi drodzy. Jak widzicie, cegłówki mają nowych mieszkańców. Wiecie, co to oznacza? Że w kolejnym odcinku zobaczycie masę zmian, jeśli chodzi o naszą wioskę. No ale sejwika możemy wam udostępniać, cały czas aktualizować, więc 20 tysięcy w górę, jeśli chcecie sejwa. No i co, ja wam dziękuję za dzisiaj, subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Do następnego, widzowie, trzymajcie się. Elo!